Siema widzowie, pokażę wam dzisiaj takie ale miasteczko pit-stopów, czyli domki, gdzie one mieszkają, kawiarenki, auta i basen itd. A tych rzeczy na przykład jak sklepy już nie i imiona, które omówimy w pit-stopu. Więc zaczynajmy. Tu na przykład jest auto jedno, drugie, winda, kawiarenka, cała kawiarenka, budynek kawiarenki jest tam z tyłu. Tu jest ktoś, kto maluje obrazy, tu jest bawialnia dziecięca i są dzieci na niej. Tu jest jedzenie i picie tak dokładnie, a w kawiarence jest jedzenie. W kawiarence, guzik. W kawiarence pracuje oto ten króliczek. Pracuje tu. No, ona. Ona się nazywa Twaila i ona tam pracuje. Tu mamy Izę. Izę i Różyczkę, które idą chyba na zakupy gdzieś do galerii. Modna torebeczka u Róży, a i piękny łańcuch u Izy. Tu mamy Pedro, naszego pięknego shopa Pedro. Tu jest tak. Luisa, Kabisa i Bobasy. To jest Luisa, a to jest Kabisa. Prawie jak Bobasy. A to są Bobasy. Tutaj są ciuchy dziewczyn, bo dwie rodzinki razem mieszkają po prostu z najlepszych weszli. Tu mieszka tak. Trixie leży sobie akurat śpi. Pokażę zaraz wam jej twarzy. Chyba widzieliście twarz Trixie, tak mi się wydaje. To jest Trixie, trochę bardzo, podróbeczka. Ale oczywiście. I ma młodszą siostrę, która jest już prawdziwa, nawet teraz ona nie zgadza. Jak to jej się. Ale ozdobionym na święta. Bo jest z serii świątecznej i oczywiście schody na drugie piętro musiały spaść. Tu mieszkają na górnym piętrze. Są tak. Pinki i jej młodsza siostra Pinki. Pinki i Pinki. Pinki śpi, a jej młodsza siostra stoi na łóżku. Tu są ich ciuchy jakieś i tamtej. Są jej ciuchy i są też. Są ciuchy Pinki i Pinki to ta duża i ciuchy Trixie, która śpi właśnie też w tym szklanym pudełku. No. A ten ogromny dom z basenem, takim pięknym basenem, ze zjeżdżalnią, która działa. Teraz pokażę. Tu mieszka Izabela, jej chłopak i jej młodsza siostra, a ich rodzice zginęli w pożarze. No, tak wygląda salon, kuchnia, pokój, gdzie jest Izabela i Izak, jej chłopak, łazienka z kiblem, oczywiście najważniejszą rzeczą. Tutaj mamy pokój jej młodszej siostry. Jej młodsza siostra w przebieralni, która się nazywa Lukrecja. No, i chwila. Tu mamy grilla. Tu jest takie coś z pysznym napojem energii, po którym ludzie się źle zachowują. A to jest treść przeznaczona dla dzieci, więc nie będę mówił tego słowa, co to jest. No. A, tu jest jeszcze najmłodsza siostra, czyli Pan. Pan to jest najmłodsza siostra, która właśnie jest w kółce. Ma dwa latka. Roczek. No. Tak się prezentuje. A całe miasteczko się. Te domy wszystkie prezentują się tak. Nie pytajcie, co to za poduszka, bo to po prostu pies mój tam śpi. To sami. Tutaj jest taki domek. Serduszka. Domek i Izabeli, Izaka i
Lukrecji i Pan-Pan. Pan-Pan to jest, no nie wiem, czy męskie, czy dziewczęce imię, ale dla mnie dziewczęce. W ogóle Pinki i jej młodsza siostra Finki mają kuromi w pokoju. No, no tam one mieszkają tam po środku razem z Trixie i Śnieżynką. Tam w kawiarence jest na przykład ta Twyla, dzieciaki. Nie będę już mówił imion dzieciaków, bo no, nie chce mi się. Różyczka, Róża tak dokładnie, Pedro i Iza. Tam pudełko jest po Petro Pachista. To są auta. No. Basen pokaże, że to działa. A ta drabina jest idealna dla pet shopów, bo one nawet mogą na niej ustać po środku i nie spadnie nawet ta drabina. No chyba, że będzie w takim miejscu, gdzie się chwieje. Pokażmy to na jakimś pet shopie. Na pet shopiku. Tym, którego mam na zdjęciu YouTube'owym. To jest druga moja maskotka, jak tamta się znudzi mi. Izabela. Więc no. Siema. W następny piątek historyjka. Może nocowanka? Nocowanka. Będzie taka historyjka, nocowanka. Trochę straszna będzie. Bardzo nawet. Nie no, nie bardzo, ale... Będzie porwanie tylko. Jednej osoby, potem drugiej i tak w kółko. Będzie to miało 3-4 części albo 5. Poczekajcie, bo jestem mokra. Wiem od czego, bo wczoraj spa miałam robione, bo byłam brudna cała. No dobra. Ojejuś. W ogóle tak, za mną jest chłopak. Operator to chłopak, tak w ogóle. Czyli jego, no on prowadzi ten kanał, bo to chłopak. Ale ja jestem dziewczyną. No chodzi o pet shopa, widzowie. Chodzi o pet shopa, bo to jest Lukrecja. Więc tak, skoro ja jestem Lukrecja, to jestem dziewczyną. Więc no. Będę mówił tak jakby, że jestem nią, że jako ona mówię, no. Dobra, a więc tak. W piątki będą historyjki. A, mówiłam o nocowance, no tak. No to nocowanka będzie miała 3-4 części. Będzie też halloweenowy odcinek. Dzień przed Halloween. No, będą też odcinki z Robloxa, już dwa są. Takie króciutkie, ale są. Ała. No, umiem się wywalać bardzo łatwo. I będzie też w poniedziałek, może, otwieranie LPS-ika nowego. Albo z nowej serii, z generacji 7 seria druga, albo z generacji 7 seria pierwsza. No. Baju, baju, baju. A jeszcze jedną rzecz mam powiedzieć, muszę wam. Że odcinki będą w piątki i albo niedzielę, czasami w soboty, a tak to no, regularnie będą w piątki, niedzielę, soboty, ale w soboty tylko czasami. No. O Jezu, jestem mokra cała, nie wiem od czego. A, i od tego naszyjnika. Chyba. Ja idę jeszcze się zaraz wytrę, a teraz wam pokażę, że ta zjeżdżalnia na serio działa. Czekajcie. Stapin już się zablokowało. To się często blokuje. Mamy zjeżdżalnię, no, basen. Wkładamy jakiegoś petrzewka, ją. O, poleciała. Dobra, na samym dole będzie kamera. Może tu. Patrzcie, wkładam. I mamy tą zjeżdżalnię, potem robi się tak i wychodzi petrzewka. No dobra. Moi znajomi na przykład, jak do mnie kolega przychodzi czasami, on też zbiera pet shopy, co nie? On też zbiera pet shopy. No to wiecie co? On mi mówi cały czas, że ta zjeżdżalnia nie ma prawa, by tu działać. Po prostu głupek. No, ale działa.
Więc pa, bo ja mam mało procent. Bajo, bajo. Ała. Nagrywa się? Nie? Nie? Okej. Okay. Skoro już się nie nagrywa. No dobra. Dobra, to ja chyba już pójdę. A czy to nagrywa? To nagrywa, bo się świeci czerwone, Jezus.